Cześć, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Same Quizy, Same Quiz, jak to woli, jak to chce, to woli, to jego sprawa. I dobra, dzisiaj się zrobimy sobie quiz, jakim dobrym kucharzem jesteś. Więc lecimy, jakie wyróżniamy stopnie wysmażenia steków. Kwisty, średnio wysmażony, średnio dobrze wysmażony, kwisty, średnio wysmażony, dobrze wysmażony. Blue. Tutaj chyba nie ma tego dymiony? Chwisty się na blue? Ale chyba to będzie. Tak? Nie, zobaczymy. Jak myślisz, co najważniejsze jest w potrawie? Smak, wartość odżywcze? To nie. To chociaż wegan też to mogę jakąś, ale łatwość przygotowania to nie. Co ludzie? Smak, to smak. Jeśli prowadziłbyś się sobie, to jak wyglądałaby twoja kuchnia? Jak najbardziej nowocześnie. Czyli chyba tak. Bo tak. Też nie, bo to ma być własnoręcznie robione. Czyli tak. Jak podałbyś kurczaka? Tak, bo ja lubię nuggets. Jak wyglądałoby twoje menu degustacyjne? Tutaj coś. Tak, nie tak. Może. Tak na pewno nie. Tak też nie. Już tak może być też. Kilka drobnych potraw na bazie warzyw, koniecznie z sosami. Poszukane danie główne mięsne, wybór win danie rybne. Mięsne. Kilka drobnych przystawek na bazie ryb, dodatek warzywne, sosy. Przystawki, kilka drobnych. A to nie będę, nie chcę mi się czytać. Jakbyś prowadził restaurację, to jak wygląda twoje danie popisowe? Popisowe? Tak. Jesteś niezłym kucharzem. Potrafisz gotować na dobrym poziomie. Jeszcze parę praktyk, a zostaniesz mistrzem. Podzielę się. Jak dobrze znasz Deadpoola? O! Jak naprawdę nazywa się Deadpool? Peter Parker. Spider-Man, William Wilson, Wade Wilson, Tony Stark, Mike Lee, Mike Wilson. Wade chyba. Tak, Wade Wilson. Jaki ma kolor oczu w komiksie? Komiksu nie czytałem. Chociaż. Nie ma białych. Czerwone, niebieskie, zielone, fioletowe, brązowe, piwne. Nie wiem, komiksu nie czytałem. Brązowe. Robinem dla Deadpoola jest ślepa. Robinem dla Deadpoola jest ślepa. Ala. Nie wiem. Al. Gdzie się urodził? Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada, Anglia, Włochy, Australia. Mi coś podpowiada, że będzie to Kanada albo Meksyk. Kanadyjczyk. Ile głosów do niego przemawia? Nie, jeden chyba. Czujecie tak? Czy dwa? Jeden albo dwa? Dwa. Czy Deadpool był ofiarą znęcania się przez ojca? Nie wiem, bo nie czytałem komiksu. Film oglądałem, ale tam nic nie było. Tak, nie. Tak. Czy Deadpool jest mutantem? Chociaż on raczej nie jest mutantem. Nie, bo. Nie, on nie jest mutantem. Bo w nim zostały rozbudzone te komórki, te takie mutagenne. Nie wiem, jakieś takie Boże, mogę się wysłowić dzisiaj. Takie do zmutowania. Dlaczego nosi czerwony strój? Bo lubi czerwony kolor, bo nie było innego koloru. Bo nie widać krwi. O! Bo to mówił w filmie. Ja to pamiętam, bo to mówił w filmie. Jak ktoś nie oglądał Deadpoola jak w postaci filmu, to polecam. Zajebisty. Przynajmniej mi się podobał. Jaki jest orientacji? Biseksualny, homoseksualny, heteroseksualny, aseksualny, autoseksualny. Pan seksualny? What the fuck? To 6 jest tego? Nie znam połowy z tego.
No homo, my friend. Hetero? Panseksualny. Nie, może bym musiał zobaczyć w głowie, co to znaczy panseksualny. Kim był kiedyś Deadpool? Nie wiadomo, policjantem, żołnierzem, taksówkarzem, dostawcą. Nie wiem, ja nie wiem. Żołnierzem. W kim się zakochał Deadpool w komiksie? W Cable? W Rockim? Vanessa w śmierć. Nie wiem. Dobra. Na ślepaka. Śmierć. Dobra. Kto jest jego najlepszym przyjacielem w komiksie? On nie ma przyjaciół. Spider-Man, Cable, Wolverine, śmierć. Cable. Jaka jest jego ulubiona potrawa? Tacos, pizza, nuggetsy z kurczaka, hamburgera, siekie, kurczak. Tacos. Jimmy Changes. Jak nazywała się miał w filmie? Rose chyba. Vanessa. Jakiego stroju nie chciał mieć Deadpool? Czarnego na... Był mu to będzie... Żółtego animu. Albo zielonego, albo żółtego. Zielonego. Jakbym sobie wybrał sobie jego wróg. King, Liverpool. Ajax, von Gwas. Ajax chyba. No Ajax, bo ja pamiętam, że coś tam było o tym Ajaxie. Jak naprawdę nazywał się wróg Deadpoola? Dave, Mike, Francis. Bo zawsze się śmiał z tego imienia się zawsze. Pod końcówkę właśnie tym filmie, pod koniec się zaśmiał z tego, ten, z tego imienia. To jest Silverman, Colossus, Antiman. Colossus? Colossus. Czym jest plagiatem? Antimana. A nie powinno być Antmana? Deathstroke'a. Dlaczego nie lubi Jar Jar Binks? Jar Jar Binksa. Jar Jar. Ponieważ nie może zabić jego fanów. Nie jest słynniejszy od niego, nie wiadomo. Może go to postać. Ponieważ nie może zabić jego fanów, aha. Gdzie jest jego baza operacyjna? W tym mieszkaniu. Jego garażu, jego samochodzie. O kurde. Trochę słabo, nie jest źle, ale mogło być lepiej. Zadzi się odpowiedzieć na kilka pytań, ale popełniasz już kilka błędów, powinieneś jeszcze raz, to nie będzie się poczytać i przeczytać komiks. Bo wyglądałem tylko film, komiksu nie czytałem. O, 18 pytań sobie, co wolisz? Coś wolała. No dobra, jeśli chodzi o chłopaków, pomalować się tylko raz w życiu, nie daj się. Ja się nie maluję, więc mnie to tam... Rybka. Mnie to tam lotto. Co byś wolał? Mieć jednego partnera do końca życia? Mieć wielu partnerów. Ja bym wolał to. Co byś wolał? Codziennie przed snem słyszeć głosy, codziennie przed snem... Wspomniałeś wszystkie złe rzeczy, gdy przydałeś się w życiu. Co? Co byś wolał? Jeść tylko swoją daną prawę do końca życia, a jeść dużo prawy, których nienawidzisz. Byś wolał jeść swoją ulubioną potrawę. Co byś wolał? Nosić jedne skarpetki do końca życia? Nosić jedną bluzkę do końca życia? Uuu. To jest teraz taki problem. Nosić jedną skarpetki, nosić jedną bluzkę. W sumie to na jedno wychodzi. Co byś wolał, by zawsze był dzień? Zawsze była noc, by zawsze był dzień. Kij z tym, że nigdy by się nie dało zasnąć. Ale kij z tym. Co byś wolał, by wszystko, o czym pomyśli, stało się rzeczywistością? Za każdym razem, gdy przydarzy ci się coś dobrego, dostawać 100 zł. A, bym wolał to. Co byś wolał? Nie mieć jednego oka, nie mieć jednej ręki. Nie mieć jednego oka. Czy to jest lepsze? Co byś wolał? Nigdy więcej nie móc kłamać, nigdy więcej nie móc mówić prawdy. Taka kwestia sprzeczna. Dobra, to. Co byś wolał przez jeden dzień zamienić cię z osobą płci przeciwnej, przez jeden dzień być niewidzialnym?
Co byś wolał? Poznać dokładną datę swojej śmierci, poznać przyczynę swojej śmierci. Przyczynę. Przynajmniej bym się starał unikać tej przyczyny. Co byś wolał? Skończyć na bandzie, skończyć ze spadochronu? Ze spadochronu, no of course, nie? Co byś wolał? Spędzić cały dzień z osobą, której nienawidzisz, spędzić cały dzień ze straszną gadułą? Ech, to bym wolał. Czy nie by było z kim gadać? Co byś wolał? Wieść szczęśliwe życie, lecz umrzeć w wieku 25 lat? 20 lat, lecz wiąc nieszczęśliwe życie? Tutaj jest znowu taka kwestia sprzeczna. No dobrze, związać nieszczęśliwe życie, wieść szczęśliwe życie. Znaczy to. Co byś wolał? Nigdy nie mieć przyjaciół, nigdy nie mieć drugiej połówki. Nigdy nie mieć przyjaciół, haha. Co byś wolała? Co byś wolał? Wygląda tak, być piękna, ale głupia, być mądra, brzydka, dobra, to pomina. Dobra. A ślepaka, nie wiem, co tam nawet nacisnął. Być biednym, ale mieć wielu przyjaciół, być bogatym, ale smutnym. Być bogatym, bo przynajmniej popłacę sobie w jakiejś fajnej furze, bym sobie popłakał. Co byś wolał? A zawsze mieć pięte włosy, zawsze mieć rozpuszczone włosy. Ja wolę rozpuszczone włosy. U dziewczyn. Nie u siebie. Dobra. Więc na tym skończymy. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego widzicie. Udostępniajcie, komentujcie i tak dalej, i tak dalej. Więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Bye.